Wielkości x i y są proporcjonalne. I mamy tabelę, w której podane są pewne wartości x i odpowiadające im wartości y. -ów. Kiedy x równe jest 4, to y równe jest 10. Kiedy x równe jest 5, to y równe jest 12,5 i tak dalej. Znajdź współczynnik proporcjonalności r w równaniu y równe rx. Najpierw sprawdźcie, czy sami potraficie na to pytanie odpowiedzieć. OK, mamy znaleźć współczynnik proporcjonalności, czyli liczbę stałą, taką, że dla dowolnego x, jeżeli pomnożymy wartość x razy r, to otrzymamy y. No to w takim razie, dla każdej pary x i y w tej tabeli, sprawdźmy przez jaką liczbę musimy pomnożyć x, żeby otrzymać y. Przez ile musimy pomnożyć 4, żeby otrzymać 10. Jeżeli pomnożymy razy 10 czwartych, Czwórki się skrócą i otrzymamy 10. 10 czwartych to to samo co 2,5. Czyli w pierwszym rzędzie mnożymy razy 2,5. Sprawdźmy, czy tak samo jest w pozostałych rzędach, czy za każdym razem mnożąc x razy 2,5 otrzymamy y. 5 razy 2,5 to razy 2 to 10 i połowa piątki, czyli 2,5, razem 12,5. No i się zgadza. W tym przypadku również mnożymy razy 2,5. W ostatnim rzędzie sprawa jest oczywista: 10 razy 2,5 to zdecydowanie 25, przesuwamy tylko przecinek. Można też wykonać wszystkie te mnożenia pisemnie, ale nie są one aż tak skomplikowane, więc posłużyłem się obliczeniami w pamięci. Tak czy inaczej, w każdym z tych przypadków mnożymy x razy 2,5 i otrzymujemy y. x razy stała i otrzymujemy y, czyli ta stała. Współczynnik proporcjonalności R wynosi 2,5.